Aby zbudować dobrze wyglądające, szerokie i silne plecy, tak naprawdę nie potrzebujemy wykonywać przeróżnych wariantów podciągania na drążku. Jeśli jesteśmy w stanie podciągnąć się na drążku nachwytem i jesteśmy w stanie dołożyć opór zewnętrzny, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie tak manipulować naszym planem treningowym, aby nasze plecy były pobudzone w sposób kompletny. Pokazywałem zresztą to niedawno na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam, gdzie podciągałem się z dowieszonym ketlem 20-kilowym. No i właśnie na tym moim Instagramie tam są takie trochę kulisy tego, jak ja żyję i trenuję na co dzień, więc bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Mimo to, że takie klasyczne podciąganie daje nam naprawdę dużo benefitów, jest bardzo duża grupa osób, do której zresztą się zaliczam, która co jakiś czas szuka jakichś nowych wersji, nowych rozwiązań, nowych zastosowań, które wpłyną na atrakcyjność treningu. Dlatego właśnie postanowiłem, że w tym materiale pokażę Wam kilka ciekawych wariantów, które będą alternatywą dla takiego klasycznego podciągania, po to, żebyście mogli uatrakcyjnić swój trening, żebyście mogli zrobić coś innego, coś fajnego i pobawić się ruchem w sposób wszechstronny. Do tego materiału zaprosiłem mojego kolegę Igora, który pokazał najtrudniejszą wersję, którą bardzo Wam chciałem pokazać, a jestem jeszcze za słaby, żeby ją wykonać. Dlatego zobaczcie wszystkie propozycje, które dla Was przygotowaliśmy i oczywiście wpadajcie też do Igora na jego YouTube, bo robi tam naprawdę dobrą robotę. Tymczasem jedziemy od początku, od najłatwiejszej do najtrudniejszej wersji. Pierwsze i zarazem najprostsze ćwiczenie z dzisiejszego zestawu to podciąganie australijskie. W tym ćwiczeniu stopy oparte są mocno o ziemię, dzięki czemu nie musimy podnosić całego naszego ciała, zaś plecy oraz ramiona wykonują dokładnie tą samą pracę, jaką wykonują w podciąganiu na drążku, tylko w nieco innej płaszczyźnie. Warto jest zacząć od tego ćwiczenia, szczególnie na początku, aby wyrobić sobie prawidłową technikę. Nieco trudniejszą wersją jest podciąganie australijskie w wersji jednorącz. Dlatego jest ciężej, bo znacznie większa praca przeniesiona jest tylko na jedną część ciała, jedno ramię oraz jedną część pleców, a dodatkowo olbrzymią pracę musi wykonać tutaj nasz core i cała stabilizacja centralna, aby utrzymać nasze ciało w równowadze. Wersja numer 3 to znane i lubiane podciąganie podchwytem. Jest ono szczególnie fajne dlatego, że dość łatwo jest się go nauczyć, nawet jak się jest osobą początkującą. Nieco większa praca jest tutaj w obrębie zginaczy ramienia niż samych pleców. Nieco trudniejszą wersją jest podciąganie nachwytem. Dlatego jest to trudniejsza wersja od podciągania podchwytem, gdyż znacznie większą pracę wykonują tutaj nasze plecy. Oczywiście możemy tutaj manipulować rozstawem ramion, mogą być one blisko siebie, mogą być też bardzo szeroko, w zależności od tego, co w danym momencie chcemy kształtować. Bardzo, bardzo polecam, dobrze jest być w stanie podciągnąć się te 10 razy. Wersja numer 5 to podciąganie w pozycji poziomki. Przez to, że środek ciężkości jest tutaj przeniesiony ku przodowi, praca, którą muszą wykonać ramiona oraz plecy, jest znacznie większa, przez co może być tak, że jesteśmy w stanie się podciągnąć 10 razy klasycznie, a w pozycji L-situ tylko 5 razy. Bardzo polecam. Wersja numer 6 to podciąganie chwytem młotkowym. Ja akurat tutaj prezentuję wersję na jednym drążku, gdzie jedna dłoń jest przed drugą. Można też stosować to na specjalnym drążku do uchwytu młotkowego. W takiej wersji, jak ja to pokazuję, to głowa idzie raz z jednej, raz z drugiej strony. Tutaj dużą pracę wykonują ramiona, no a wersja potrafi dać dużo frajdy. I tu już się zaczyna ciężko, wersja numer 7, podciąganie łucznicze. Znacznie większa praca jest tutaj wykonana przez jedno ramię, a druga ręka jest jedynie asystującą. Ta ręka, która wykonuje pracę, no to może być albo nachwytem, albo podchwytem, a druga powinna być cały czas prowadzona prosto tak, aż osiągniemy tą skrajną pozycję, gdzie broda jest nad drążkiem. Jest to dość trudne ćwiczenie, można wykonywać cały czas pracę jednorącz, można wykonywać naprzemienną pracę, a też można skupić się na samej tej górnej fazie, gdzie broda chodzi sobie nad drążkiem, a ręce na zmianę się prostują. Bardzo polecam, ale uważajcie na swoje łokcie, aby nie nabawić się kontuzji, szczególnie gdy dopiero zaczynacie.
Wersja numer 8 to podciąganie z zmianą chwytu, czyli raz jesteśmy na chwytem, raz pod chwytem i oczywiście ramiona zmieniamy naprzemiennie. Ważne jest to, żeby tutaj od dołu wykonać ten ruch dość dynamicznie, aby rozpędzić ciało i wykorzystać ten moment, gdy ciało się wznosi, waży nieco mniej do tego, żeby zmienić chwyt. Będzie to wersja bardzo przydatna dla osób, które się wspinają. Wersja numer 9 i tu już się robi naprawdę ciężko, jest to przejście z pozycji podciągania do pozycji wagi przodem. Oczywiście tutaj nie tylko jest wymagana siła pleców oraz ramion, ale także bardzo mocne napięcie całego ciała. Warto jest najpierw nauczyć się Dragon Flag, aby próbować to ćwiczenie. No i teraz najtrudniejsza wersja, której nie jestem w stanie sam wykonać, dlatego też zaprosiłem Igora. Jest to podciąganie jednorącz. Bardzo wymagająca wersja, która świadczy o naprawdę nieprzeciętnej sile. A jeśli ktoś jest w stanie wykonać dwa powtórzenia, no to już w ogóle jest ekstra. To podciąganie można wykonywać zarówno na kółkach gimnastycznych, podobno jest nieco łatwiej, a także na drążku. Jeśli ktoś jest naprawdę silny, to może próbować na przykład na dwóch palcach. Oż ty gościu, no ładnie. No, przyginka już trochę, wiesz? Nie przesadzaj. No i jak tam? Która ta wersja najtrudniejsza? No jak dla mnie, no to na pewno ostatnia, bo nie jestem w stanie jej wykonać. A wy jak uważacie? Co jest trudne, co jest łatwe i co warto robić? A może czegoś waszym zdaniem nie warto? Dajcie znać. A tymczasem oczywiście standardowo zapraszam was, wiecie, tam łapki, suby i tak dalej. No i wpadajcie oczywiście do Igora, bo jego kanał się dopiero rozwija, a jest to naprawdę osoba z ogromnym potencjałem, więc wbijajcie do niego, a ja się dzisiaj żegnam i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Na razie.